Witajcie ludzie, tutaj Iron Spartan. Po bardzo długiej przerwie powracam z grą Diablo. I bardzo was przepraszam, iż mnie nie było bardzo długo na kanale. Nie wrzucałem żadnych filmów przez to, że nie miałem w ogóle internetu na swoim komputerze, ale teraz znalazłem alternatywę. O Boże, język mi się plącze. Dobra, przechodzimy do gry. Mam tutaj nekromantę, sobie zrobiłem tak dla zabawy. A to jest mój paladyn, który doszedłem do ostatniego aktu, jestem w ostatniej misji nim. Jak to pod komentarzami pisano w Minecrafcie tym beznadziejnym, którego save straciłem i teraz mam starego Minecrafta 1.6.6. Ale to nie jest czas na Minecrafta, tylko na Diablo. Robię im paladyna. Jakby go tutaj nazwać? O. Już wiem. Clipper! Dobra. I będziemy rozpoczynali grę. Te beki będę pomijał. Chociaż raczej ich już może nie być, bo bardzo dużo ich... No. Po angielsku gadają, a mam polskie napisy. Tak jak zwykle tutaj na początek podchodzę. I tam trochę odpowiem o tym. To zostało wykombinowane przez studio Blizzard. Ja mam dodatek Lord of Destruction, więc mam... jeden akt więcej i dwie postacie więcej. Czyli mam dodaną zabójczynię i druida, którzy są moim zdaniem przeciętni. Tutaj mamy oczywiście interfejs. W tym dodatku dodano, że można nosić drugą broń. Tutaj mamy ekwipunek, złoto, oczywiście tam wcześniej pokazem skrzynkę. Tutaj mamy wszystko o naszej postaci, że tam życie, wytrzymałość, która jest tutaj do biegania. Jak się to skończy całkowicie, ten żółty pasek, to będzie się ślimaczył. Tutaj mamy tabelę umiejętności. Jako paladyn polecam grać w taki sposób, iż rozbudowujemy tylko tą aurę, bo tylko ta aura jest przydatna, reszta to jest dziadostwo, całkowite gówno, a to daje nam 100% obrony przed fizycznymi. Tutaj raziłbym dość do fanatyzmu, którego no on jest bardzo dobry, tak mi kolega mówił, ja jeszcze do tego nie doszedłem, bo rozbudłem jako jak skończony kretyn w to. Mój kolega jest lepszy w byciu paladynem, ja tu do nekromanty bardziej gdzie idę na pół miliarda szkieletów, więc tak, postaram się dojść do tego. I oczywiście tak, w walce najważniejsze. Najpierw to, a później to, co po najwyżej. To jest beznadziejne się okazuje, ale to i to jak macie, jesteście nie do pokonania po chwili, bo to 100% obrony przed fizycznymi, a większość przeciwników zadaje obrażenia fizyczne, a to 100% do ataku fizycznego tak naprawdę daje, chociaż tutaj jest zupełnie co innego napisane. I możecie kilku przeciwników na speedzie naraz atakować. Także jak walczycie z jakimś bossem i został tylko on, to przez ten czas, co on wykona jeden atak, to wy możecie ze dwa albo trzy wykonać. Jak macie to na bardzo dużym poziomie i dużo obrażenia wtedy zadajecie. A tutaj mam mi mapę. Tutaj są zadania, na początku jeszcze nie zdobyłem żadnych zadań. Zaraz wam pokażę dość znany trik, żeby zdobywać dużo pieniędzy. Tak, wiemy, że ty jesteś Akara i dajesz nam początkowego questa, czyli iść do podziemi i wyróżnić wszystko, co napotkamy. Tak, idziemy na handel z nią. Jest coś takiego. Zdobędziecie miecz, zbroję czy coś innego, co jest beznadziejne dla was, to idźcie do niej i jej to sprzedawajcie. Nie idźcie tam do Chris, czy jak ona się nazywa tam na górze w tej kuźni. Nie, Chelsea ona się nazywa.
Idźcie do niej, nie sprzedawajcie, bo ona się zna na tym ekwipunku i mało wam da. Tanta to jest do dupy w takim handlu mieczami i innymi rzeczami, więc wam bardzo dużo zapłaci. Za co jak będziecie mieli jakieś bezużyteczne laski czy coś takiego, to idźcie do tamtej laski. Do tej Chelsea. U niej dostajemy drugie zadanie później. Dzisiaj za dużo czasu nie mam na nagrywanie, ale coś tam się nagra i później zrenderuje na drugim komputerze. 16:23. Dobra, idziemy. A więc tak, ruszamy przed siebie. O, mamy tutaj domek. Warto jest takie rzeczy penetrować. O, widzicie. Jak wciśniecie Alt, lewy Alt, to wystawia się wam coś takiego. Twój miejskiego portalu, bełty, maczuga, oszczep, mniejsza mikstura leczenia 5 zł, wybuchowa mikstura 5 zł. Duży talizman. Ja powiem, że szczerze nie używam broni dystansowych. Talizmany opłaca się mieć w ekwipunku, bo one tylko w ekwipunku jakie mamy działają. Takich mikstur też nie używam, co wybuchają. Są beznadziejne, ja wolę podbiec do kogoś i go trzepnąć mieczem. Co po najwyżej jak gram czarodziejką, chociaż tylko raz nie ugrałem. I tak. Kogo ja tutaj nie polecam? Oczywiście nie polecam grać tą. Jak ona się nazywa? Już nie pamiętam. Jak mi się przypomni, to powiem. O, to jest pierwszy przeciwnik nasz, którego ubiliśmy. Jak jesteście nekromantą, to pokazuje się ich nazwa, później resztki. Możecie ich zmienić w szkielety. Zadania: zabij wszystkie potwory w siedlisku zła. Przeszukujcie takie zwłoki. Jakby jakiś taki tritit, taki dźwięk dziwny, to znaczy, że uruchomiliście pułapkę. Są te stworki, to znaczy, że będzie gdzieś szaman, który ich wskrzesza. O, widzicie, jeden już wstał. Monstrualna bestia. Ich to zawsze tych na początku zabijajcie, bo oni będą bez końca tam tych wskrzeszać i oni strzelają kulami ognia. Dobra, a więc ruszamy, trzeba wyrżnąć tutaj wszystko i to dosłownie. Osobiście tej gry jeszcze nigdy nie przeszedłem. Chociaż już dużo w niej skończyłem, bo praktycznie wszystko. Nie mogę pokonać tego denerwującego bala, który jest potężny. To jest trzeci brat Mrocznej Trójcy. W Mroczną Trójcę oczywiście teraz spamić zaczynam. Dobra, nic wam nie powiem. Trzeba by ich tutaj odciągnąć jak najdalej, żeby przebiec do tamtego idioty. Oczywiście on ich tylko wskrzesza, gdy ich widzi. O, nie mamy miejsca w ekwipunku. To jest właśnie minus tej gry, że trzeba się tak bawić w przesuwanie ekwipunku. To jest dla zabójczyni. Właśnie zdobyliśmy poziom. A więc tak, to jest od 12. Śmiałość. Na razie tą beznadzieję biorę, ale nie będę jej tak używał. To od 12.
tak. Podobnie by się przydało wbić trochę w energię do many. A, jest tak. Jak jest na niebiesko opisane, to jest dość dobry przedmiot. Jak jest na żółto, też jest dobry. A jak jest na zielono, to znaczy, że jest, że to jest przedmiot, który zatruwa i bierzcie takie często. Są dość dużo warte, albo jak jest taki żółty napis, postrzępiony trochę, to są bardzo silne przedmioty. Właśnie niezbyt mi wyszło sformułowanie zdania. Obrzucamy go, ja chcę to wymarnować, a mi szkoda to wywalić. O, pojawiło się, że już mamy mało. O, to mi dało życia trochę. Tak, bełty, krótki miecz mamy. Tamto jest poza tym uszkodzone, to jeszcze tym bardziej. Chodźcie. Padł. Trudno jest powiedzieć, gdzie co jest, bo zawsze mapa spawnuje się inna. Możecie grać 50 paladynami i zawsze będzie inna mapa. Nigdy nie będzie takiej samej. Także nie pytajcie mnie, gdzie co jest. Ja będę się starał iść albo na trującą, albo na lodową broń. Lodowa jest najlepsza. Szczerze mówiąc, jak dla mnie. Chociaż nie wiem, jak wygracie, ludzie. Takie samo. Dobra. 8 do życia, 16 maksymalnej wytrzymałości. Tak, jak ja te otworzyłem, prawy przycisk myszy się przyciska. Zatem tutaj macie menu gry i możecie opcje. Czy nie? Tak. Konfiguracja sterowania i tutaj macie wszyściusieńko. Całkowicie. Czasem mi się może zdarzyć, że będę spamował jakieś, nie wiem sam co. No i wymagany poziom 9. Atakujący otrzymuje 1 obrażeń. Ta jest lepsza, sprzedajemy tą. Maczuk nie używamy, tego też nie. Błyskawice są beznadziejne. Obrażeń od zimna 1, ale to jest dystansowa przecież. Tak. Teraz widzicie, że mamy więcej miejsca. O, jakaś większa miksturka. A i wyspamuję wam coś takiego, że tutaj pod koniec gry spotkamy, nie, znaczy nawet w drugim akcie spotkamy sam Archanioła, a nawet dwa. No i jednego spaczonego, którego będziemy musieli zajebać. Naprawmy ekwipunek.
pancerze. Miejsce na klejnot. Miejsce na klejnot. Szkoda, że jak mamy tak mało kasy, to na samym początku zawsze jakieś zajebiste przedmioty się ujawniają, których my oczywiście nie możemy kupić. Bo skąd? Gra nam nie pozwala. Tak, nowe buty. Na to już kasy nam nie ma. Nie mamy kasy już na to. Dobra, musimy kontynuować walkę. Po pewnym czasie powiem wam, ludzie, że będziemy mieli tyle kasy, że się w pale nie mieści. A, i dobry sposób na zdobywanie pieniędzy to jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy z bossów. Bo jak wychodzimy z gry, to cała mapa, wszystko się restartuje. Jak tutaj wszystkich wyrżniemy i wrócimy znowu po restarcie gry, to tutaj znowu będą ci wszyscy przeciwnicy. I znowu tutaj będą. Zawsze. I to jest właśnie, później jak będziemy potężni, to będzie bardzo dobre, bo na przykład ostatni boss tego aktu jest dość silny i z niego fajne przedmioty dropią. Także będzie okazja na coś. Au! Dostaliśmy fireballem od tego szamana. O, właśnie uderzył w tarczę i zadało mu to jeden obrażeń. Oni są tak słabi, że ten jeden obrażeń się z moją siłą i atakiem miecza połączył i go zabiło. A to są tacy przeciwnicy, że jakiś jest horda na dwójkę, bo jak jesteś jedynie nekromatą, można mieć więcej niż jednego towarzysza, no i druidem, którzy po prostu nie potrafią walczyć i spamią ciągle swoich sługusów. O, gnijący trup. Jest taki pomniejszy boss, dowódca innymi słowy. No chodź tu, idioto. Widzicie? Jakbym miał tamtą umiejętność, ten bodajże to się nazywał zapał, to od razu wszyscy by poszli. Pierwsze trzy potwory. Orla kurla, to zapamiętałem, że jak jest orla kurla, to zawsze dla czarodziejki. Trochę dwa do zręczności, dobra, trzy. I dwa do many, bo się przyda później do naszych zaklęć. A i śmieszne jest to, że jak mamy aury, to ten to jest niepotrzebne, ale dobra. Znaczy to jest potrzebne tylko po to, żeby odblokować później do furii, która będzie na 30 level. Orzesz! Z tobą jeszcze nie chcę. Dobra. O, widzicie, żółte. Ach, ale to jest przedmiot energetyczny, niestety, a energetycznych nie można naprawiać, jak widać. Jest napisane, przedmiot energetyczny, w nawiasie, nie można naprawiać. Znaczy, nie może być naprawiony. Ale co tam, sprzeda się. Oczywiście to jest fajne, że jedynie do tego. Zaraz, umiejętności. Jak to było? A do tego many będzie nam bodajże jeden zabierało. O, koszt many 2. A to będzie potężne. Gdzie to było walka? Do tego te. Znaczy nie. Aury. To jest coraz potężniejsze z każdym levelem i w ogóle many nie zabiera. I to daje obronę wszystkim w zasięgu tej aury.
Teraz będzie miał promień 10,6 metra. Jak widać, tutaj jest napisane. I jest tak. Zaraz, muszę pomyśleć. Dodaję wszystkim naszym kompanom. Trująca mikstura. Niepotrzebne badziewie. Chodź tu, idioto. O, widzicie? Jeszcze kasa. Już zakończyliśmy zadanie, idziemy do Akary, ona w nagrodę da nam dodatkowy ten... jak to się nazywało? Ona w nagrodę nam daje dodatkową umiejętność. Losową, którą sobie wybierzemy, bo jeden punkt umiejętności dostaniemy. Wróć po nagrodę do Akary. Tak naprawdę to my nie jesteśmy żadnym bohaterem, tylko najemnikiem. Widzicie, łazimy jak idiota od jednego gościa do drugiego i to się wiąże z idź i zabij. Głównie. Tam idź i uratuj. Jedna jest misja. Z tym. Może dwie są misje pod tytułem idź i uratuj, a tak to idź zniszcz, idź zabij. Idź przynieś to i to, żeby zrobić z tego jakieś coś. Później rozwal coś i zajeb jakiegoś fagasa. Sorry za przekleństwa. Dzisiaj miałem ciężki dzień. Chcę się trochę odstresować przy grze. Ach. Ja nie lubię w ogóle drugiego aktu, bo tam jest zbyt dużo wolnej przestrzeni i nie jesteśmy prowadzeni. Za to w trzecim akcie jest taka nie dżungla, tylko labirynt jakiś. Tak, 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 wiem, dziękujesz nam. Nie, no, poczekamy sobie. A który mamy? Trzeci. Trzeci level, yeah! Oj, zapomniałbym. Jeszcze ci muszę śmieci posprzedawać. A to co, była taka przerwa. To coś mi się zbugowało, a tam jest coś pod tytułem, żeby zrestartować sobie wszystkie punkty umiejętności. Czego nie będę teraz robił. To mi niepotrzebne, to też, to wiem, mówiłem, żeby takich przedmiotów nie sprzedawać jej, bo ona się na tym zna i mało nam daje. Ale nie chce mi się tam łazić do Chelsea. W tym będziemy przechowywać takie właśnie zwoje. Od błyskawień zwiększa szansę na zdobycie magicznego przedmiotu. To jest beznadziejne. Widać, że zajebiste przedmioty. No na razie to może. Nie. Nie chcę tego. Jeden, dwa obrażenia od ognia, jeden, trzy obrażenia od błyskawic. Czyli ogniem i błyskawicą możemy trzepnąć, ale ja tego nie chcę, bo ja chcę lodem atakować. A wyobrażacie sobie atakować ogniem, błyskawicą i lodem? No to jest beznadziejne. Chociaż ja miałem coś, miałem takie itemy, mam na tym drugim. I bodajże jakby... Jak już tą postacią dojdę do ostatniego aktu, to ostatni akt, ostatnią misję pokażę wam już tamtą wykokrzoną postacią, chyba że się okaże, że ta jest lepsza. Tak.
10-10. Jest okropne, że oni nam dużo mniej dają niż to kupujemy. O, ona nam teraz daje zadanie. Tam jej zwiadowczynie dopadły jej dawną przyjaciółkę, która wskrzesza zmarłych, bo stanęła po stronie wroga. I stała się demonem. Trzeba ją zajebać. A w zamian za to dostaniemy taką łuczniczkę. Chociaż ja to dochodzę tylko do trzeciego aktu i od trzeciego aktu dalej chodzę z żelaznym wilkiem. Są też tacy paladyni. O, widzicie, jednego trzepnęłem i już uciekają, choć mają przewagę liczebną 2-1 i jeszcze tam mają kompana. O, jakiś tam brać go. A nie rozumiem, jak tamci mówią ten PC, to oni mówią po angielsku, a te potwory mówią po polsku. Te kolczaste szczury strzelają strzałkami. A, i patrz się po kamieniach, bo jak się wyróżniają, tutaj akurat nie widać, żeby się jakiś wyróżniał, bo widać, to jest łatka całej gry. Ale są takie różne inne kamienie, które są skrytkami. O, tutaj dostaliśmy coś takiego, że mamy zwiększone punkty, więcej doświadczenia za każdego potwora. To jest aura. Zawsze szukajcie aury z gołębiem, bodajże to jest, albo z aniołem, która powoduje, że macie to niebieskie i to się wam nie kończy. Możecie bez przerwy biec, póki aura się nie skończy. Chociaż są też takie niebieskie mikstury, białe miksturki, które też mają takie działanie właśnie. A to jest idiotyczne, bo w większości gier RPG, a to jest takich action RPG, czy jakoś tak to się mówiło, można zdobyć zadania poboczne, a tutaj jest tylko wątek główny, nie ma żadnych zadań pobocznych. I to jest właśnie minus tej gry. Mam nadzieję, że w tej trójce, w trzeciej części Diablo, która już wyszła niedawno, studio Blizzard wsadziło zadania poboczne. Bo ja chcę zadania poboczne. Chcę, żeby to było dłuższe. Bo jakżem się uwziął, to któregoś dnia w jeden dzień przelazłem w tym tamtym paladynie 2 akty naraz. Niecałe 2 godziny. 2 akty naraz. Się tak uwziąłem. A już powiem, że miałem wtedy bardzo dobre itemy. Także łatwo było mi rozwalać przeciwników. Język mi się plącze, ale dobra, co z tego. Komentarz musi być! Komentarz to podstawa. Mam nadzieję, że jeśli przejdę mutację głosu, to będę miał dużo lepszy głos na filmikach. Widać, że te stwory pilnują swojego tego otoczenia, znaczy swojego terenu, o te. Bo jak się do nich zbliżamy, to one najpierw nas ostrzegają takim warkotem. Także one nie są za bardzo po stronie wroga. O, widzicie, tutaj ten głaz jest... on nie jest łatką jak oto. Czy jak na przykład... O, to, tych kapliczek szukajcie. Widzicie, mam teraz na niebiesko. Chodzę, chodzę, chodzę i w ogóle mi nie znika. O, akurat to było puste. Niestety, lecz muszę was pozabijać. Chociaż akurat wy się chyba nie zaliczacie do wrogich jednostek, bo wy pilnujecie swojego terytorium. To co rozumiem.
Później może nakręcę kimś innym, jeśli przejdę paladynem. I walnę takie głosowanko, kim chcielibyście, żebym zrobił kolejny raz. Wiem! Gra paladynem będzie sezonem pierwszym Diablo. O! A nie, to nie teleport, ale jakaś beznadziejna skrzynia, w której niczego nie ma! Fuck! Dobra, przedłużymy czas działania. 1 złota. A po kiego mi 1 złota? O, może wam załączę takiego specjala, w którym przebiję się przez całą grę od pierwszego aktu tym moim potężniejszym paladynem. Tym Ankarim. Zgadnijcie, skąd wziąłem nazwę Ankari. Ten, kto zgadnie, niech napisze w komentarzach. Powiem, że tamto było z innej gry, w której były zadania poboczne i była bardzo wielka mapa. Powiem, że przez bardzo długi czas, jak grałem, to jedyne, co przelazłem, to... Nawet 1% nie przebiegłem całej mapy. Tak to nazwę. Czemu ja ten tu zmarnowałem? What the fuck? Flavia jest jedną z obrończyń tych zwiadowczyń. Ona tutaj pilnuje przejścia. O, widzicie kolejny głaz. A pod tym było 3 złota i tarcza. Nadkruszona czaszka. Ta czaszka działa jak te jakieś diamenty albo inne rzeczy. Tylko że widzicie. 2 punkty życia wykradzione za każde trafienie, jak trafimy kogoś. 1 many też wykradzione. Gdy w bronię wbijemy. Czy jakoś tak. Albo może to jest na odwrót, nie wiem, tak czy owak, jak ja to posiadałem w jakimś ekwipunku, to zawsze mi zabierało życie. Zbroja regeneruje 8% many i uzupełnia 2% życia, czy jakoś tak. Albo 2 punkty. Tarcza atakująca otrzymuje 4 punkty obrażeń. A, jak coś, zapraszam na czat wieża. To jest czat do robienia RPG-ów. No wiecie, takie RPG pisane. Takie pierwsze, jakie wyszły w ogóle. To się jeszcze pisało na kartkach. O, już pierwsza krwawa orlica. Znaczy krwawa dziewica. Zwana upadłą łączycą. A nie, coś mi się pomyliło. Krwawe dziewice to były w Heroes 5. O, w mordę. Gdyby nie to, że to jest netbook i nie można tutaj wbijać płyt, to bym wam załączył materiał z Heroesa 2. A tak to dupa. Ośu tempaku. Dobra, wszystkiego po 25, to teraz będziemy wbijali tylko w te głównie. Jak będziecie w pierwszym akcie, zawsze jest tak, na każdego bossa jest jakiś sposób. W pierwszym akcie potrzebujecie wszystko, żeby mieć jak największą obronę na trucizny, bo ostatni boss będzie
trucizną was rozwalał. Jak ja uwielbiam spamować ludzi. Dobra, kontynuując. Ciebie nie lubię i zabiję przez to. Mroczna włóczniczka. Akurat na tym terenie już ci będą normalnie. Mroczna łowczyni. Czy jakaś taka. A i co ja robię? Czy nie mogę niczego wziąć w ogóle, póki tamtych rzeczy nie wywalę. A, i jest taka akcja. Na przykład zabije was przeciwnik, to odrodzicie się tutaj bez niczego. I ja, gdzie byście nie byli, możecie być gdzieś tutaj. Oczywiście pokazuję na tą minimapę. To możecie gdzieś tutaj dobiec i zasejwować, że zapisz i wyjdź, bo to jest jedyny sposób na zasejwowanie. I znowu wejść do gry, to zawsze w tym obozie głównym na sam początek się pojawiacie. Danego aktu. Obóz. I jak was zabiją, to możecie właśnie tak odzyskać wszystkie itemy oprócz złota, bo złoto gdzieś znika. Że po prostu zapisz, wyjdź, wejdź i pod tobą leży twój trup. To sprzedać, to też. Dziadostwo. Dziadostwo. Niepotrzebny. Nie jestem strzelcem. Po raz drugi mówię, że nie jestem strzelcem. To mi niepotrzebne, bo mam. To też mi niepotrzebne dziadostwo. Ewentualnie zostawimy to jest dziadostwo. To tutaj. Jak na razie to mamy małą wartość przedmioty, za które będziemy dostawać bardzo mało kasy. Ale z czasem. A, i jeszcze w dodatku Lord of Destruction na minimapie tutaj jest pusto normalnie, ale w dodatku Lord of Destruction dodają takiego gościa, z którym można normalnie handlować albo walić hazard. W hazardzie można kupić potężne przedmioty, ale niestety są trzeba je zidentyfikować czy jakoś tak. No zwoje identyfikacyjne potrzebne do tego są wtedy. Ta zdychaj szmato. Normalnie na co dzień tak nie przeklinam ludzie. A, za dużo was. Tamten ma taką umiejętność, że jak nas uderzy, to zabiera nam całą manę. Idziemy tam na górę. Niech sobie nas poganiają. W ogóle tu jest dużo problematycznych rzeczy, często tylko przez to, iż każda mapa spanuje się inaczej, bo na przykład jakby wszystkie mapy były normalne, to że na jakim komputerze byście grali jakąkolwiek postacią, że zawsze byłaby taka sama mapa, tak jak na przykład w co po niektórych grach, no w Sacred akurat, no już wygadałem, ale nie wiecie na razie, dobra, wygadam, w Sacred są pewni goście zwani mrocznymi Ankari, czy jakoś tak, ale oni są bodajże w dodatku i trudno jest do nich doleść, przynajmniej tak o nich słyszałem. I dlatego mój drugi paladyn nazywa się Ankari, bo jest tak samo potężny teraz. I jeszcze w jakiejś tam innej grze też chyba zostali wykorzystani Ankari. Taka nazwa dla tych potężnych wojowników. Jak mi wystawicie w tym. Jak mi napiszecie kim byli Ankari, to wam ten. To wam stawiam tego. Save'a do Diablo.
Albo nie, lepiej. Całe Diablo. Jak ktoś nie ma Diablo i by chciał, to oddam całe Diablo. Razem z moimi save'ami. Jak wam się uda. Warunek jest prosty. Lepiej. Bo Ankarich jest trudno tam znaleźć i dokładnie nie pamiętam, czy oni byli naprawdę w Sacred jedynce. Mam zajebisty pomysł. Opiszcie mi ten. Przynajmniej jedną postać grywalną z Sacred jedynki. I przynajmniej dwie umiejętności. A tam było parę postaci. Gadam dzisiaj całkowicie bzdury. Nie słuchajcie mnie. Dobra. To zrobimy tak. Na następny odcinek wymyślę jakieś zajebiste cudo. Jak na razie dość długo nagrywam, więc koniec nagrywania. Dobra. W następnym odcinku powiem, co chciałem teraz powiedzieć. A teraz żegnam wszystkich. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie.